Zdrowia. Mało kto pamięta, że w latach 1920 Ameryka dostarczała jedzenie do głodującego Związku Sowieckiego. Bardzo prawdopodobne, że w zasadzie przez to Sowieci uniknęli upadku. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, karmienie wroga. Kto by przypuszczał, że karmienie ludzi to jest karmienie wroga. Ameryka była zaangażowana, sporo amerykańskich oddziałów wylądowało w Rosji, żeby odwrócić amerykański ten w zasadzie rewolucję. Ta rewolucja po I wojnie światowej, bolszewicka rewolucja, czerwoni i biali i tak dalej, no to Amerykanie stanęli jednak po stronie tego starego rządu, no ale się nie udało się, no i teraz od powiedzmy 100 lat Sowieci piszą historię na nowo, pokazują to jako w zasadzie imperialistyczne łobuzy, które zaatakowały kraj, tak, czy naród. Później za rok, czy za dwa, czy za cztery w sumie, pomiędzy 1921 a 1923 roku, Stany Zjednoczone w zasadzie przez decyzję Herberta Hoovera dostawali bardzo dużo jedzenia. To było w ramach amerykańskiej pomocy ekonomicznej. Dostarczali jedzenie, dostarczali najróżniejsze inne rzeczy. No i są takie oceny, że uchroniło to, dzięki temu przeżyło około 10 milionów ludzi, którzy w zasadzie w tym czasie mogli zemrzeć z tego głodu. No dlaczego? No była wojna, była ta krwawa rewolucja, no i bolszewicy niestety zaatakowali kułaków, czyli tych wszystkich drobnych rolników, którzy mieli krowę 2 czy 5, no i traktowali ich pośrednio jako wrogów ludu pracującego. Amerykanie pomagali, czy dawali tą swoją pomoc na milionach kilometrów kwadratowych, i to była największa, można powiedzieć, akcja humanitarna w historii świata. Komuniści, no to w zasadzie wstydzili się, tak? Wstydzili się, byli podejrzliwi, no i nie bardzo chcieli tej pomocy od Ameryki, no ale zaakceptowali. Kiedy cały kryzys się zakończył, no to jednak zaczęli powolutku te encyklopedie, tą historię przepisywać. A kiedy nie mogli przepisać, zmienić, no to zaczęli traktować, opisywać to jako banda szpiegów i antyrewolucjonistów. I dużo Rosjan w zasadzie zginęło za to, że pomagało swoim obywatelom, no to później komuniści ich porozwalali, powysyłali do gułagów. Hoover, no to była ta wielka depresja, tak? To był ten cały kryzys ekonomiczny. No to w tym czasie każdy pamięta Hoovera właśnie przez to. No i mało kto pamięta tą pomoc do Związku Radzieckiego. Również jest prawdopodobne, że Amerykanie zapobiegli upadkowi tych Sowietów. No i to jest troszeczkę takie, można powiedzieć, wstydliwe, tak? Amerykanie pomogli Sowietom, jeżeli by nie pomogli, to Związku Radzieckiego by nie było. No to było w tym czasie, kiedy był ten cud nad Wisłą, kiedy bolszewicy atakowali. Także to jest dosyć kontrowersyjne w tym kraju bolszewików.
Karol Radek, to był taki główny bolszewik, no to on w zasadzie mówił, że komunizm działa nadzwyczaj dobrze, no i ludzie umierają tylko z głodu w pewnych niektórych rejonach. No on sam był wysłany do gułagu w 1939 roku. No ale oni pilnowali, żeby wszyscy ludzie w fabrykach mieli co jeść, a kto im miał przyszykowywać jedzenie? No rolnicy. No i rolnicy niestety nienawidzili ich, no bo że to byli społecznie w zasadzie zaściankowi, ciemnogród i tak dalej, że tylko powinni dawać mięso i zboże i tak dalej. To samo działo się i w Chinach komunistycznych i na Kubie. Także to komuniści wszędzie są tacy sami. Kiedy Lenin pisał, że w niektórych rejonach przy drogach są setki, jak nie tysiące ludzi zmarłych z głodu, no to co komuniści zrobili? No to komuniści zrobili, powiedzieli, że to trzeba te cerkwie rosyjskie w zasadzie też rozparcelować, rozszabrować, no i pozabierać się wszystkie bogactwa cerkwi prawosławnych. Ile kasy z tego zabranej, ukradzionej zostało przemienione na jedzenie i na chleb, no trudno powiedzieć, ale sporo było niestety, było rozkradzione wśród komunistów, niestety oni rozkradają. No, Sowieci sami w sobie, no to tłumaczyli, czy piszą, że 30 milionów było na skraju głodu, a ile umarło, to też są różne dane statystyczne. W tym momencie też Lenin już odpuścił troszeczkę ten komunistyczny system ekonomiczny, no i pozwolił na troszeczkę na poprawę rynku ekonomicznego i narodowego, taki mniej więcej wolnego rynku. Maksym Gorki w lipcu 2001 roku napisał taki list do Ameryki, taki apel o pomoc. Hoover w tym czasie pilnował pomocy dla Europy, no bo kiedy Niemcy napadli na Belgię, to Hoover pomagał i Hoover jako antykomunista jednak powiedział, że no wiadomo, co powinno być zrobione, tak, także to była ta amerykańskie, powiedzmy, te dobre serce, 1921-23 rok, tak, że jednak jeżeli są głodni, no nikt nie przewidywał, nikt nie przewidywał tych ciemnych spraw, no tak samo jak Hitler został wybrany przez Niemców w 1933 roku, kto by się spodziewał, że będzie to, co będzie. No wiedzieli, że są zmiany i tak dalej. No ale Ameryka jednak zorganizowała te potężną pomoc. Ciekawe, że tam dużo tak Amerykanów nie było. Tam nie było więcej Amerykanów niż 200 na raz, a wszystkich razem 400. No i oni jeździli po najróżniejszych tych rejonach, ryzykując swoim życiem, no ale to, co widzieli, no niektórzy z nich opisują, że po prostu jak szli, to patrzyli się na ziemię, no bo nie mogli wytrzymać tych tragedii naokoło. Ale kto tam też pracował? No to też można powiedzieć, że tam ludzie działali, którzy przyjechali walczyć w czasie I wojny światowej, no bo tam też były dywizjony lotnicze, ludzie, którzy przyjeżdżali po prostu chcieli też sobie postrzelać, no ale jak trafili do tej amerykańskiej administracji pomocy, no to niektórzy pisali, że lepiej było zabijać Niemców i przeciwników, niż powiedzmy pomagać żyjącym. Także to była po prostu horror. To był horror trudny do
pomyślenia przez normalnego człowieka. No oczywiście, że były balangi, były najróżniejsze sytuacje męsko-damskie. Wiadomo było, że niektórzy też kupowali ciekawe rzeczy za bezcen, które były ukradzione. No ale to taki czas wojenny. Jeden z tych ludzi, którzy pracował w tym czasie, opisywał właśnie, że widział walkę dwóch psów ponad ciałem niezjedzonym ciałem człowieka. No później to się zakończyło. Głód wrócił znowu do Rosji po 10 latach na Ukrainie to dziesiątki, to można powiedzieć było to ludobójstwo, dziesiątki milionów Ukraińców zginęło przez to, przez przymusowe kolektywizacje i robienie tych kołchozów. No w tym czasie Kremlin jednak nie prosił o pomoc, a przez lata w zasadzie twierdził, że tam się nic nie dzieje. Także Ameryka, no można mówić co się chce, no ale jednak niestety pomagała, zawsze starała się pomagać z humanitarnego, z ludzkiego, z jakiegoś chrześcijańskiego punktu widzenia. Chronologicznie teraz to łatwo oceniać, no ale pomogła. No. Czy jakby nie pomogła w tych latach 1920, czy Sowieci by upadły? No, jakby upadły, no to nie byłoby też przypuszczalnie II wojny światowej. Możliwe, że nie byłoby PRL-u. No, historia potoczyłaby się inaczej. Zdrowia! Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.